tak ponownie. Ja minąłem Kamienną Górę, a w tej chwili zbliżam się już do Lubawki. A włączyłem kamerę z tego względu, że chcę pokazać właśnie, jak wygląda Przedgórze Sudeckie tuż po zimie. Jeszcze daleko na szczytach widać białe plamy śniegu. I jak powiedziałem już wcześniej, jadę w tamtym kierunku. Widzę, nie jestem odosobniony, bo za mną auto na jakichś dziwnych rejestracjach polskich, nie wiem skąd. Ale też wybierają się na narty, bo widać je na bagażniku. Tak wygląda krajobraz za oknem. Mam nadzieję, że będzie widać wyraźnie szczyty gór pokryte jeszcze śniegiem. I pomalutku zbliżam się już do Lubawki. Na razie.